Kiedy przychodzi lato, przybywa składników sezonowych. W kuchni można bawić się różnorodnością kolorów, świeżych owoców. Te zawsze są świetną ozdobą dla potraw. Naturalne dekoracje dopełniają estetyki dań, która jest tak samo ważna jak ich smak. Owoce mogą też stać się podstawą smaku, idealnego na letnie, gorące dni. Można przygotować na ich bazie orzeźwiające smoothie i koktajle. W tym odcinku pokażemy prosty sposób na smoothie truskawkowe. Banana kroimy na mniejsze kawałki. Wsypujemy do miksera, dodajemy truskawki, cukier i kostki lodu. Całość zalewamy sokiem z jabłek. Włączamy mikser i po chwili do szklanek nalewać możemy przepyszny truskawkowy smoothie. Latem bardzo popularne są również koktajle. Różnią się od smoothie tym, że zamiast soku dodaje się do nich mleko lub maślankę. Tak robi się koktajl brzoskwiniowy. Kawałki brzoskwini wkładamy do miksera. Dodajemy cukier, zalewamy mlekiem lub maślanką i mieszamy. Po chwili mamy brzoskwiniowy koktajl. A oto składniki potrzebne do przygotowania napojów. Smoothie i koktajle najlepiej smakują schłodzone. Zapraszam na owocne spotkania do restauracji Boss Anna Witek.